Dzień dobry, kochani. Dzień pierwszy Vlogmas. Zapraszam serdecznie. W tym roku Vlogmas będzie wyjątkowy, bo razem ze mną Vlogmas będzie prowadziło jedno maleństwo, które wam zaraz przedstawię, bo teraz śpi. W tym tygodniu będzie Vlogmas przez cały tydzień, a w przyszłym tygodniu spróbujemy zrobić pojedynczo. Także kochani, zapraszam was serdecznie. Hej kochani, jak widzicie, ja teraz odpoczywam, jest godzina 3, bo wstaliśmy o 2. Dzięki temu małemu łobuzkowi nie spaliśmy całą noc, bo ona się bawiła, bardzo dobrze się bawiła, co nie, Misiu? A co, no noc jest od zabawy, co nie, dzień jest od spania, tak kochanie? Tak, tak. Oj, ten vlogmas będzie trudny. wiem, mam wam dużo do powiedzenia, ale to może w jakimś filmie po vlogmasie. Teraz mam dużo też do pokazania, bo jesteśmy w nowym mieszkaniu i bardzo, bardzo dużo jest zmian, także będzie ciekawie. Do zobaczenia, kochani. Dobrze, kochani, jak widzicie, czekamy teraz na obiadek. Dzisiaj będą burgerki zamawiane z zewnątrz, bo nie ma mięsa na jedzonko w lodówce, więc dzisiaj strajkujemy, nie gotujemy, będziemy jedli dobre jedzonko, także czekamy na dostawę jedzenia. Odezwę się później. Także, Busio, ty też chcesz taki piękny aparat, co nie? Taki piękny aparat, mama, jojku! A zobaczysz, jaką choinkę piękną będziemy miały. Tak? Jojku! Jojku! Masz swój aparat, kochanie? Masz swój aparat, tak? I będziesz z mamunią zdjęcia robić, tak? Tak, koteczku? O, jak ładnie. Taka mała kochana niunia. Tak? Mączuch mały. No to kochani, do zobaczenia. Hej, 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 hej! Kto w tym roku będzie vlogował? Jojku, kto będzie vlogował w tym roku? No! Będziesz vlogować z mamusią? Będziemy ubierać choinkę? Tak, Sarunia? Będziemy stroić domek? Tak? Tylko nie przewracasz choinki, tak, kochanie? No! W tamtym roku byłaś w brzuszku, tak? A w tym roku z mamą świętujesz, co nie? No! Świętujesz z mamą, Misiu? Tak? Bo tak, świętujemy, chociaż nie można tego nazwać świętowaniem, co nie? Misiu? Tak? Och, masz swój aparat, tak? Moja miseczka kochana. Idzie. No. I kto jest najkochańszy? Kto jest najkochańszy? Kto jest najkochańszy? Kto jest... Kto jest? Teraz zgadnijcie, która jest moja herbatka. Thank you.
Dobra, kochani, ja tutaj chciałam z wami pogadać. Wsadziłam małą do łóżeczka. Ona zobaczyła, że włączyłam aparat i ona też chce. Dobra, jest godzina 16. Po 16 jedzenie przyszło z opóźnieniem, także wam nie pokazywaliśmy. W tym czasie, co czekaliśmy na jedzenie, zdążyłam odkurzać wszystkie pokoje, bo już trzeba było i teraz siedzimy sobie w tym pokoju, nie siedzimy w salonie, bo tam jest troszkę zimno, także się grzeje. I teraz będziemy sobie siedzieć z Sarunią, wygoniliśmy jej tatę do pracy. No, a my sobie będziemy siedzieć, oglądać filmy. Także... No, i widzicie, w tym roku mamy drugą osobę vlogującą. Moją kochaną 10-miesięczną córeczkę. W tamtym roku o tej porze miałam bardzo fajny brzuszek, także jest mi miło to wspominać. Kto ma mojego Instagrama, to na pewno o tym wiedział. Także miałam bardzo ciężką ciążę, dlatego nie nagrywałam. Wolałam zadbać o zdrowie, a nie o YouTube. Teraz będziemy nagrywać częściej, dlatego zaczęłam te vlogmasy. W pierwszym tygodniu vlogmas będzie, myślę, tygodniowy. Co tam moje kochanie ogląda? Bujeczki mama włączyła, tak? Tak. Uch, mój łańcuch. Dobra, kochani, jak widzicie, moja mała córeczka już wstała sobie ogląda, a ja wam może pokażę nasz malutki pokój. Jak widzicie, kochani, tutaj mamy wejście do pokoju i tam jest wyjście na korytarz. Tutaj jest nasze łóżko. Oczywiście się w nim nie mieścimy, bo mały pączek się rozpycha. No, mama jej zrobiła takie piękne łóżeczko i ona nie chce spać w swoim łóżeczku. O, to ma ładną lampkę i jeszcze nie chce łobuzek spać, bo u mamy lepiej, co nie, Mysiu? No. Dobra. Teraz się obracamy i tu mamy wielką szafę. Jak widzicie, wielką szafę. Na szafie już oczywiście jest poukładane. Tu jest żaluzja, która jest w takim stanie, bo w poprzednich lokatorach będę ją myła jutro, ponieważ ktoś się musi tym bąkiem małym zająć. Więc jutro żaluzja będzie umyta. Nie wiem, czy będę wieszała firankę, bo tam raczej karnisza nie ma. Więc, ale okno też trzeba umyć, bo po malowaniu nie było okna myte. A my tutaj jesteśmy niecały miesiąc. I tu, kochani, jest moja toaletka. Jeżeli będziecie się zastanawiać nad taką narożną toaletką, to wam serdecznie polecam. I jest to nowa toaletka, sama ją składałam. Lusterko jest bardzo duże i bardzo fajne. Więc się opłaca. Planuję jeszcze do tego lusterka jakieś lampki włożyć, takie do makijażu, ale jeszcze się zastanawiam, które. Jak widzicie, tutaj w tych pudełkach, tutaj są córeczki rzeczy i tam w tych trzech pudełkach są moje kosmetyki, które wylądują tutaj na pół. W tej komodzie będą kosmetyki z tego pudełka. Szafeczki sama składałam i coś mi się blokuje, jedna szafeczka. Tutaj, jak widzicie, jest bałagan, wrzuciłam wszystkie rzeczy do włosów, żeby mieć na razie. I tutaj będą po prostu podręczne kosmetyki, które używam jak na teraz. Jak widzicie, tutaj są moje lampy, które otworzę dopiero po umyciu okna, ale to już będzie w czasie vlogmasu. Tutaj tą z tyłu szafę na ubrania też chciałam, żeby była biała, no ale niestety w
wszystkie białe szafy wykupili, została tylko brązowa tego modelu, więc wzięliśmy brązową. A kto tu przestał oglądać, patrzy się, co mamusia robi? Także kochani, my siedzimy, Sarunia sobie przespała, mama sobie herbatkę pije. No i oglądamy baję. Później mama będzie coś oglądać, filmy na Netflixie i sobie posiedzimy. Jeszcze na pewno do was się odezwę, będę chciała... Och. Ach. No, także mój pokój wygląda tak. Tutaj będę nagrywać, tylko nie wiem, jak sobie lampę ustawię. Jeżeli będzie coś nie tak, to będziemy w salonie nagrywać. Co nie, Misiu? No! Dokładnie tak, kochanie. Aparat mama Mysia chce, widzieliście? Kochanie, a gdzie masz to, co mama ci dała? Już ci mama poda twój aparat. Usiądź ładnie. Kop. Kotusku. Tu jest twój aparat. Proszę. Tu jest twój aparat. Najpierw naucz się tym, a potem mama da ci swój aparat, dobrze? Bo jak zbijesz, to mama nie będzie miała czym nagrywać. No dobrze, kochani, to ja się odezwę później, papa. Powiedz papa. Co robisz? Sara, nie idź dalej, bo razem spadniemy z łóżka. No dobra, bo spadnę. Jojku, jak ładnie. A kto teraz idzie spać? Kto teraz idzie lulać? Sarunia idzie lulać, tak? Pomagasz mamusi? Hej kochani, witamy was serdecznie w drugim dniu Vlogmas. Jak widzicie, ja już mam makijaż, zaraz się przebieram. Ubieramy małego łobuzka i za chwileczkę będziemy wychodzić na miasto. Tany, tany, kochani, robisz? Tak, tany, tany, robisz. Ubiera się, dzisiaj idziemy do tata, tak? Także do zobaczenia, kochani. Moja torebka. Oczywiście z kompletu od wózka. I tak spakowałam tutaj ten matę do przebierania, w razie czego pieluszkę tetrową, chusteczki, trzy pampersy, śliniuszek i jeden zestaw na przebranie, w razie czego. Tutaj mam chusteczki, żel antybakteryjny i moją maseczkę. I tutaj oczywiście moje rzeczy, pomadka,
tam karta i takie tam rzeczy. Tu się zamyka. Jeszcze może coś wsadzę. Tutaj są gumki, żeby zaczepić na ten, na wózek. I będziemy się ubierać. Poczekamy, aż ten mały łobuziak wstanie. Bo sobie znowu szchrapać poszło łobuzica jedna. Powiedz, powiedz, jesteśmy gotowe. Do wyjścia, a tata siedzi i gada, co nie? Zaraz kocyk, idziemy do autka. Tutaj mamy rzeczy, w górę jest kurtka i tu jest nasz wózeczek. I tu są koła do wózka. Bo się nam tylko tak mieści. W samochodzie. Sorunia, gdzie jesteś? Kochani moje, co tam żeś znalazła? I'm finish your picture. Tak, ładna choineczka. Sarunia, a co ty robisz, mój kochany misiu? Tak ładnie, tak. Tak, siedzisz tutaj, tak? Siedzisz tutaj, ale ty pięknie stoisz, jojku. Ale nie trzyj oczków, kochanie, nie trzyj oczków. Nie trzyj oczków, nie trzyj oczków. No! A pokaż, pokaż ile masz ząbków. Pokaż ile masz ząbków. O, jest księżniczka, nie ma księżniczki, jest księżniczka, nie ma. Jest księżniczka, nie ma! Jest księżniczka, nie ma! Jest, 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 nie ma! Łódzku, 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 łódzku! Łakuku! 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 A co tu tak się kręci tutaj? Co to tutaj jest, kochanie? Co to? A co tu taki grzeczny? Co tu taki grzeczny?
taki grzeczny? Kto taki grzeczny? Ale ząbki wystają. No chodź do mamy. Aha, nie dam. Mój aparat nie dam. Oj, tak ślinisz się, tak? Kto się tak mocno ślini? No! Mój misiu kochany. Już mam wziąć, tak? Mam wziąć, dobra. Właśnie wygrywam 1000. Misiu! Because I drilled it first. Yeah.